Siemano, jestem właśnie z Danielem z PP Performance i w dzisiejszym odcinku pokażemy wam, jak moja bestia otrzyma nowe, jeszcze bardziej potężne brzmienie. A to wszystko dzięki temu wydechowi marki Amatrix, topowej, renomowanej marki. Także co? Będzie głośno. Myślę, że będzie głośno. Będzie głośno. Robimy to. To czas na unboxing tego cacuszka. Jak widzicie, cały wydech jest bardzo dobrze zabezpieczony. Tu już widzę pierwszy karton. Co tu mamy, Daniel? Tu mamy sterowanie do tego wydechu, żeby było głośno albo cicho. Rozumiem, że to jest wszystko za pomocą jakiegoś pilota. Masz pilot i tak samo możesz sterować telefonem. Przyszłość. Zobaczymy, co tu jeszcze mamy. O, stary. Coś pięknego. Ciekawe, że to wygląda, co? Ej, to będzie dobre. Tu są stare końcówki do wydechów, nie? Dokładnie. O kurwa. Gość. No. Jakiś bydlak. To co, chyba dalszą część unboxingu zrobimy na warsztacie. Na warsztacie, na montażu. Zajebiście. Jesteśmy już pod warsztatem. Jak widzicie, w tle znajduje się cały wydech. Tutaj mamy nasz magiczny pilot, który pozwoli nam przełączać funkcję wydechu. A tymczasem zabieramy się do montażu. Oh yeah, wow. They can never keep me down, I'm going. And if I ever fail, just know I'll go again. I never quit, cause I know that every loss may lead to another win, I'm going up. I bet when I land, they gon' tell me it's luck again. See that I'm winning, it's harder to watch. I'm setting the stage, you should give me my prize. You ain't got no soul, you lacking the spirit. You talk out your neck, I'ma show you I'm with it. I've been really happy you to sit and watch me win again and win again and win again. I know it's probably getting old, me and winner synonyms. So if I ever win again, it's nobody the minimum. I didn't have to sell my soul. Oh, yeah. Please don't play no games with me. It was never about the fame to me. They needed the best, so they came to me. Whoa. Who the best in this thing? Tell them, yeah, that's me. Tell them who bring the vibe, say, yeah, that's me. Make it flip, make it bang, ooh, yeah, that's me. Who make the party feel alive, tell them, yeah, that's me. My girl so proud of your boy when they ask, is that your man? Yeah, that's me. And if I'm taking a shot, I don't miss. Who knew I would be at the top like this? And no one made my goals for me. But I'm exactly where I'm supposed to be. Cause it's the path that God chose for me. So even if some doors close for me, I still won't let y'all close to me. So please step back where you're supposed to be. Put the game all on hold for me. And sit back, watch me roast to be. It's in my jeans, I'm better than them. And I know my flow's too sick, I got the medicine. I'm way at the top, who can take my place? I went too hard, can't feel my face. Who the best in this thing? Tell them, yeah, that's me. Tell them who bring the vibe, say, yeah, that's me. Who make it flip, make it bang, ooh, yeah, that's me. Who make the party feel alive, tell them, yeah, that's me. Whoa. Yeah, ooh, yeah, that's me. Who that chillin' at the top, tell them, yeah, that's me. Yeah, yeah, tell them, yeah, that's me. Yeah, I'm chillin' at the top, ooh, yeah, that's me. Hello. Siema, siema. Jest nasz gość. Siema. Jeszcze sam nie słyszałem, ale zobaczymy, jak teraz brzmi ta fura. Jest założony wydech Amatrixa. Porządna firma, także porządny wydech. Daniel, dasz locik? Wojtek w chuj nahypował temat tego wydechu. Właśnie. I mówił, że teraz sobie tak napierdalać. Więc oczekiwania są duże. To jest komfort, race, Amatrix, a więc automatyczny mod. Więc zostaw na chwilę, jest na komforcie. Teraz jest na komforcie. Czyli teraz jest cicho. Teraz jest cicho. No dawaj, to ty gazuj. Nie robi wrażenia na razie. Na razie nie robi wrażenia. Jest spokojnie. Jest spokojnie. Dobra, uwaga, przełączam. Ale nie dość jeszcze. Słyszysz? Okej, i teraz dojebi. Dobra, jest fajnie. Jest fajnie. Jest fajnie. Zupełnie inne brzmienie.
Zajebiste. A ten trzeci tryb? Automatyczny już dopiero otwiera jakby klapę, jak masz wyższe obroty. Jedzie jakby standardowo na niższych i potem otwiera. Okay. Ale no jest zajebisty, teraz jest zajebiście. Fajne jest to takie... Jak się otwierają klapy. No. Klapa się kurwa otwiera. Srebrne? Wygląda jak dzwony. Jak dzwonki kurwa. Czyli co, czarne lepsze były? Czarne w chuj lepsze. No to zauważyły czas. Zobacz to stary. Ważne jest chociaż to... twój styl ja stary, twój złoty styl kurwa pasuje do tego stary. A twój Michał styl? Ja nie mam stylu. Nie masz stylu. Nie mam stylu. Ja mam swój stary kurwa. Nie ma stylu. Prawilny. Zwykły stary ziomal. No okej. Okay. Primark 89 zł. Koszulka 5D stary. Spodnie stuwa. A ja wcale nie lepiej. Przemienimy na czarno. Patrz, przemalujemy to. Stylówka. Jest głośniejsze niż było, ale te srebro kurwa, nie? To się poprawi. Ale jak mówiłem Wojtkowi, zrobiłem czarny. No powiem wam, że jest głośno, robi wrażenie. Za chwilę też się przejedziemy. Zobaczymy, co potrafi to cacuszko. Dobra, już troszkę ochłonąłem i chciałbym wam pokazać, jak się prezentuje nowy wydech tutaj na otwartej przestrzeni. Przede wszystkim jak brzmi. Mamy w tej chwili komfortowy tryb. Zobaczcie. To jest taki, wiecie, do niedzielnej jazdy w mieście. Spokojnie po ulicy. Ale teraz, gdy przełączymy na racing, słychać jak się klapy otwierają i w moją korwetę wstępuje prawdziwy potwór. Ale ja tego nie robię, jestem dobrym sąsiadem. Różnica jest diametralna, jestem mega zadowolony. Jak widzicie, to jest mega przydatne urządzenie. Lepiej go nie zgubić. Teraz zrobimy test, lecimy na zamkniętych klapach, a za chwilę na otwartych. I zobaczymy różnicę głośności wydechu. Jak słyszeliście, start był spokojny, także sąsiedzi by się nie wkurwili. Ale teraz otwieramy klapy i zobaczymy brzmienie. Jak słyszeliście, różnica jest spora. Ale żeby tego było mało, mamy jeszcze możliwość połączenia się z aplikacją mobilną, którą również możemy sterować naszym wydechem. W tej chwili mamy klapy zamknięte. Jak słychać, już są otwarte. Możemy też sobie wybrać tryb auto, w którym ustawimy, od jakiej wysokości obrotów klapy będą się otwierały. Także pełen wypas. Ogromne podziękowania dla firmy Armychnex za ten wydech, który naprawdę robi robotę. I dla PP Performance za to, że zamontowali go tak dobrze. Jak widzicie, wszystko śmiga idealnie. A teraz na ura!